Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Bardzo się cieszymy. W dużej konkurencji. Sami się zastanawiamy, gdzie byśmy zamiast tej sesji poszli na inną. Sesja o przywództwie, konferencja o przywództwie. Akurat teraz mamy bardzo interesujące różne sesje. Tym bardziej dziękujemy tym, którzy zechcieli do nas z nami się spotkać. Na tej sesji poświęconej przedstawieniu pewnej propozycji z poziomu Komisji Europejskiej dotyczącej sieci przywództwa edukacyjnego. To też jest pojęcie, którym warto sobie będzie przedyskutować w tej sesji. Ale zanim o sesji, to może się przedstawić. Tak, ja się nazywam Olga Wasilewska i pracuję w Instytucie Badań Edukacyjnych w Zespole Współpracy Krajowej i Zagranicznej i w Instytucie zajmowałam się między innymi badaniami prowadzonymi wśród samorządów, wśród pracowników samorządów odpowiedzialnych za edukację, czy także badaniami dyrektorów szkół, o których między innymi też trochę powiemy tutaj dzisiaj. Moja tożsamość aktualna to jest, ja się nazywam Tomasz Kaczczak, pracuję w Instytucie Badań Edukacyjnych i mam i w tym instytucie w Zakładzie Badań Nauczycieli i z tego względu nasz zakład zajmuje się problematyką, czy chce się zajmować z perspektywy badawczej problematyką właśnie dostarczania informacji dla systemu, jak wspierać, czy jak ten system przywództwa powinien wyglądać nie tylko na poziomie, no, na poziomie szkoły i dyrektora, i nauczycieli szerzej, więc to jest ten styk nasz instytucjonalny i oboje jesteśmy w tej sieci, o której za chwilę będziemy mówili, reprezentujemy naszą instytucję, która z kolei reprezentuje Polskę, no ale o tym może o szczegółach za chwilę. Zanim zaczniemy, jesteśmy w bardzo kameralnej sytuacji, mamy dwie sesje i to jest też tak, że od razu chcemy powiedzieć, że jakby to nie jest tak, że mamy jakieś bardzo teoretycznie rozwinięte modele. Chyba przywództwo w Polsce, jeżeli się popatrzy, jeżeli ktoś się nim zajmuje, to jest taki poziom anegdot, co się dzieje w szkole, co nie wychodzi, co wychodzi. Często na poziomie też różnych frustracji, problemów, albo poziom teorii, że różni teoretycy zarządzania, pedagodzy definiują. Gdzieś jest taka przepaść między tą teorią a tym rzeczywistością i myślimy sobie, że warto i też mocno podkreślić, że my tu nie będziemy opowiadać o teorii, a właśnie zapraszamy praktyków do dyskutowania jakieś narzędzie zaproponowane na poziomie Komisji Europejskiej, które jest w założeniach będzie funkcjonowało też w naszym kraju, może być użyteczne dla konkretnych osób. Jakby to, co tutaj, o czym będziemy tutaj rozmawiać, to nie jest tak, że teraz zawieszamy odpowiedzialność na Państwu, ale chcemy, żebyśmy tutaj w toku dyskusji, łącząc tak naprawdę tą sesję, za którą będzie Małgosia odpowiedzialna, drugą i Roman dotyczącą implementacji, w których wcześniej uczestniczyliśmy, że one wspólnie je traktować. Myślenie takie bardzo praktyczne. Także na początek, jakbyśmy mogli się przedstawić, powiedzieć sobie właśnie, bo to też jest ważne, z jakiego miejsca przychodzimy, z jakiej pozycji, że tak powiem, w strukturze, brzydko mówiąc, myślenia, bo to wtedy będzie nam też ułatwi patrzenie na pewne wątki. Dobrze. Gmina Wiejska Krasnystaw, to jest województwo lubelskie. W swojej gminie nadzoruje pracę szkół. Czyli jednostka samorządu, tak? Kuratorium oświaty w Katowicach. Ewaluator.
Jeszcze Państwo się przedstawić, bo ja przepraszam, tak zawęziłem, że do roli społecznej, ale też mamy inne nazwisko, tożsamość, tak, można również podać. Ale tożsamość jest na tym. Jest to konferencja, w której można wiele stracić, także tożsamość. Albo zyskać. Mirela Ogrodzka. Lechka Było, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie. Karolina Kidawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, ale rozpoczynam moją przygodę ze światło dopiero od przyszłego tygodnia. Tak naprawdę jestem obserwatorem tutaj. Jakby z praktyką jeszcze nie miałam dużo do czynienia, więc głównie będę się przysłuchiwać. Dziękujemy. Mariusz Bochenek, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Popolu. Dziękuję. Halina Gwiazda, dyrektor Zespołu Szkół Niepublicznych w Radomiu. To jest podstawówka Gimnazjum Oddział Rzeczkowy. Irena Wejtanowicz-Stadler, dyrektor Gimnazjum nr 1 w Jaworznie, województwo śląskie. Maciej Wysłaniał, dyrektor szkoły podstawowej nr 1 w Jaworznie. Dziękuję. Ja w innym życiu zajmuję pracą dotyczącą ewaluacji pracy z licytatorami, dyrektorami i część z Państwa też z tej innej tożsamości z nami. Tym bardziej się cieszę, że nie o nadzorze dzisiaj, a o oddolnych inicjatywach, też odgórnych i spotykaniu się pewnych potrzeb, a nie tylko wymogów administracyjnych. No i właśnie, i to, żeby trochę rozpakować sobie to, o czym będziemy mówić, to proponujemy, żeby sobie zebrać właśnie, że ukonkretnić, bo tak łatwo mówić słowo przywódca czy lider szkoła. Proponuję Państwu to na początek. Ja pierwszy rozdam, bo to, żeby nie zabić klutej zabawy, jakbyś mogła pomóc rozdać, po kilka karteczek. Super, dzięki. Mogę tam tak rozdysponować. Mamy tutaj kilka... A, proszę cię bardzo, proszę cię bardzo. Mają Państwo kilka karteczek. Chcemy teraz zaproponować minutę skojarzenia na każdej karteczce oddzielnie, już tylko dokończenie tego zdania. Lider szkoły jest. I cokolwiek w szkole, przepraszam, w szkole jest. I po prostu skojarzenia, jakie się cisną na tej karteczce, nie będziemy przypisywać później do osób, ale zróbmy sobie taką, pozwólmy sobie wypisać tyle skojarzeń, ile nam się przychodzi na myśl dokończenie tego zdania. Czyli ten przymiotnik, czy też dalsza część tego zdania. Wszystko na jednej? Każda na oddzielnej, każdy na oddzielnej. Dlatego tych kartek więcej. Także zapraszam, start, minuta. Czas start. Właśnie chodzi nam też o tą szybką. Bez wstępów, tak. Wchodzimy od razu. Idziemy na ilość czy na jakość? Na wszystko. Ojej. Na wszystko, bo jak się okazuje z tym liderstwem, to. Okej. Okay. To kto ma to? Super, dziękuję bardzo.
Okej. Oczywiście to jest jakieś, prosiliśmy o pierwsze skojarzenia właśnie. Pamiętam sobie, że już teraz jak zrobiłem to, sobie przypomniałem, co mówił Grzesiek Mazurkiewicz o tym badaniu wśród studentów, że jak przywódca, to z kolei pojawiały się te przykłady raczej osobowości, że powiem, wybitnych, ale często destrukcyjnych. Natomiast popatrzmy, co tutaj mamy. Tak oczywiście na szybko zbierając, tu jest duża kategoria inspirator. Jest inspiratorem, inicjatorem, inspiratorem zmiany, działania, zmiana działania. To jest tak, to się łączy pewnie gdzieś blisko z innowacja, nowatorstwo, jest innowatorem, innowatorem, nowatorem. Przywódcą, przywódcą edukacyjnym, lider w szkole to przywódca, przywódca edukacyjny. Tutaj jest taki ciekawy, trudno powiedzieć, czy to się łączy z tym i jakby jakie jest znaczenie semantyczne, co za tym będzie stało, ale też kierownik. Pomaga działać innym, wspiera, jest przewodnikiem. Osoba przekonująca innych i potrafiąca pociągnąć za sobą. I w tym sensie lokomotywa, pytanie jak na to patrzymy, i osoba mobilizująca. Jakby tutaj jest ten wątek taki pociągania. Członek zespołu, wątek grupowości, odpowiedzialny za niepowodzenia. Tak, to accountability, mówiąc tym językiem tak, innym. Ktoś musi być kozłem ofiarnym. Tak, jest autorytetem. Gdzieś trochę z innego porządku, ale ten wątek autorytetu. I tutaj osoba wspierająca innowacje, to o tym już mówiliśmy. Działania moderująca zapewne, to jest napisane, tak, kreująca, moderująca, kreująca, mająca szeroką perspektywę. Tak, no to myślę, że tutaj blisko tej innowacji, pociągania, inicjator zmiany, inicjator zmiany. To najbliższe tutaj, okej. To jest oczywiście, że jak mówię, szybkie, mamy tutaj wygenerowanie pewnych obszarów, ale to jest ważne, żeby trochę rozpakować sobie pewne pojęcia, o których się mówi, bo pewnie każdy z Państwa ma ze swojego doświadczenia wynosi pewną praktykę, ale też tam ta potężna literatura mówiąca o wielu wymiarach jest tutaj. To, co dla nas, po co nam to jest tutaj teraz potrzebne, żebyśmy za chwilę, zastanawiając się, jakby co w tej sieci jest, co tam, na jakie elementy na poziomie, nie wiem, Komisji Europejskiej chce się zwracać uwagę, czy to jest kompatybilne z tymi zadaniami, rolami, no bo jeżeli na poważnie potraktować, że on ma być tym inspiratorem, to ma być ten najszybciej, że tak powiem, niebezpieczny umysł, który jest w stanie w swojej instytucji, to znaczy w instytucji, za którą odpowiada, prawnie też, prawda, i finansowo często, no i finansowo, podejmować innowacyjne, co oznacza niepewne co do skutków działania, prawda, decyzje. Jednocześnie mobilizując ludzi, czy to ma funkcję, prawda, przepychania, czy pociągania, to już pewnie w różnych sytuacjach to różnie wygląda. Czy do tego jeszcze wrócimy, to jest jakby trochę taka nasza mapa, drogowskaz, który jak będziemy o pewnych elementach mówić, trochę wracać, bo byłem na szkoleniach, na których pierwsze, główną część szkolenia zajmowało wydyskutowanie, kto to właściwie jest, jakby o kim my mówimy. Jak się mówi o nauczycielu, to często jest łatwo, ale to słowo, ten słowo lider, te różne teorie, które teraz przychodzą, różne zadania, które stoją przed, że tak powiem, tradycyjnym liderem, jakim jest dyrektor, no stawiają tutaj nowe zadania, nowe role. Ale właśnie, miało być warsztatowe, ja już rozpadam w wykład. Więc oddaję Ci... Aha, nie, jeszcze chwilkę, pałeczkę. To, co tutaj jest mówione, bo teraz mówimy o pewnym projekcie Komisji Europejskiej. I tym, że i trochę ta konferencja też jest odpowiedzią, znaczy przykładem tego, że wie się decydenci na poziomie komisji, w związku z tym też i krajów, powinny wiedzieć, i to jest wszem i wobec słychać, to Olga będzie pokazywała na to dokumenty, że naprawdę liderstwo ma wpływ. Przywództwo w szkole, rozumiane wąsko, odnoszące się nawet do roli dyrektora, nie tylko to dystrybuty, rozproszone przywództwo, ma wpływ. I to są twarde dane. PISA to pokazuje,
badania tutaj Talisa OECD pokazują, że ma znaczenie. W związku z tym, mówiąc o tym podejmowaniu decyzji w oparciu o dane, jeżeli Komisja Europejska i w tym sensie każdy stowarzyszony kraj ma dane pokazujące, że to, kim jest przywódca szkoły, co on w tej szkole robi, ma wpływ na efekt, nawet jeżeli mówimy językiem, który może tutaj nie jest adekwatny, ale tym językiem efektu netto, o którym mówił profesor Górniak, to ma znaczenie. Badania Talisa pokazują, badania Talisa właśnie pokazują, że w takim wąskim wymiarze takiego nadzoru nawet pedagogicznego, prowadzonego nadzoru wewnętrznego, że jeżeli zestawić to z wynikami egzaminów zewnętrznych, to co robił profesor Piwowarski z naszego zakładu, zestawił wyniki egzaminów zewnętrznych ze stylami przywództwa w szkołach, w których były robione, przeprowadzane badania, to jest istotny statystycznie związek ze sposobem sprawowania nadzoru pedagogicznego z wynikami uczniów. To już jest coś. Czyli jakby w tym sensie można mówić, że to, jak jest sprawowane coś, co wydaje się jakimś dla niektórych biurokratycznym obowiązkiem, ale jest rzeczywistością, bo nadzór pedagogiczny wewnętrzny to jest wielki, to Państwo dyrektorzy wiedzą, ten szeroki obszar, w którym jest i zespołowość, i zarządzanie, i mnóstwo rzeczy. W badaniach Talisa to jest bardzo ciekawe, żeby spojrzeć, jak jest tam rozumiane przywództwo. Są badania w 20 kilku krajach prowadzone i tutaj stworzono takie dwa wymiary przywództwa. Jeden taki administracyjny, a druga orientacja na nauczanie. I to jest taki zestaw wskaźników, one tworzą takie zagregowane wymiary na tą orientację na nauczanie, to podkreślanie celu szkoły, zarządzanie poprzez formułowanie jasnych, czyli to, co się mówi w języku angielskim instruction. Jasne, sformułowane, dystrybuowane wskazówki, polecenia. Zarządzanie procesem, drugi wymiar, zarządzanie procesem uczenia, czyli nastawienie, a w tym sensie też odsetek, pozyskiwanie środków, ale też delegowanie nauczycieli na szkolenia, organizację wewnętrznego szkolenia. We wcześniejszych grupach dyskutowaliśmy o znaczeniu szkolnej rad pedagogicznych, to jest ten wymiar. I bezpośredni nadzór nad nauczaniem. To jest coś, co można w innym, w starym języku, on cały czas jest, te hospitacje. Sensownie prowadzone hospitacje z informacją zwrotną. Czy ta obserwacja pracy i wsparcie nauczyciela, pracy nauczyciela przez informacje zwrotne, czy monitorowanie procesu z perspektywy dyrektora. I to jest jakby ta orientacja na nauczanie. Drugi wymiar to administrowanie, czyli ta odpowiedzialność za szkołę, taka też finansowa i wobec taka formalna. I też przestrzeganie procedur. Kontrola nadzorcza, przykład pewnie takiego wymiaru, który by się w polskim kontekście teraz nie mieć. I to są takie wiązki czynników, które tutaj zdecydowano się, że zbudują się z niego dwa wymiary. Co jest ciekawe, że w większości krajów przenikają się te dwa style liderstwa, przywództwa dyrektorskiego. Co ciekawe, tylko w dwóch krajach z tych krajów biorących udział w badaniu, tylko w Malcie i w Polsce jest wyraźna orientacja na nauczanie. To oczywiście można, co można tłumaczyć? Tym, że 99% nauczycieli, czy tam prawie wszyscy, ale nie wszyscy może, ale ten model tego, że nauczyciel jest, dyrektor jest nauczycielem. Te trzy godziny dydaktyki, minimum 3 godziny dydaktyki, ale nie tylko. Oczywiście to jest pytanie, czy to jest plus, czy to jest minus, czy to jest wyzwanie, to jest pewnie jakieś tam wyzwanie, ale to ciekawie pokazuje, że mocno odstajemy od tego modelu takiego bardziej nastawionego na administracyjne przywództwo, czy też upraszczając menadżerstwo, czy też zarządzanie. To jest ciekawe, pytanie, co z tego wynika, czy to też świadczy o większym zainteresowaniu na jakość kształcenia, czy inaczej rozumianym temu, co jest ważne w byciu dyrektorem, w byciu liderem.
To jest ciekawe, te badania teraz będą w przyszłym roku powtarzane, te skale będą trochę wzmacniane. To jest ciekawe, czy widać będzie zmianę, czy przesunięcie, czy te kierunki, które się pojawiają w prawie, te nowe pomysły na ten zwiększenie udziału menadżerów w kierowaniu szkołami. To myślę sobie, to też jest dla nas będzie ciekawy wątek do dalszej dyskusji. Tutaj Tomek powiedział już o znaczeniu przywództwa w badaniach edukacyjnych. To znaczy widać, że kwestia sposobu zarządzania szkołą, sposobu kierowania szkołą ma coraz większy rozdźwięk w badaniach edukacyjnych, w różnego rodzaju analizach, ale też coraz więcej jakby na poziomie politycznym decydentów zwraca uwagę na to, że jest to jeden z czynników wpływających na jakość edukacji. Widać to jakby na poziomie różnych raportów, które powstają. Tutaj mamy okładkę z nowego raportu OECD na temat przygotowania nauczycieli i szkolnych liderów. Konkluzje Rady do spraw edukacji tak na poziomie Unii Europejskiej kilkukrotnie zwracano uwagę, że właśnie należy położyć większy nacisk na wybór, wspieranie i szkolenie kadry kierowniczej szkół. I właśnie w konsekwencji tego postanowiono utworzyć Europejską Sieć Przywództwa w Szkole, czyli European Policy Network on School Leadership. To jest taka sieć finansowana przez Komisję Europejską, to znaczy Komisja Europejska ogłosiła konkurs na zajęcie się problematyką przywództwa i konkurs ten wygrała grupa 34 instytucji wspólnie składających wniosek z ponad 20 państw Unii Europejskiej. Projekt zaczął się pod koniec zeszłego roku, w drugiej połowie zeszłego roku, więc to jest jakby bardzo świeża sprawa. Dlatego my też nie jesteśmy w stanie jeszcze pokazać wielu efektów pracy tego projektu. Natomiast bardzo nam zależy na tym, ponieważ jest to nowy projekt i on się dopiero kształtuje, żeby przedyskutować z Państwem założenia jego. Ponieważ często to jest tak, że jacyś eksperci wymyślają sobie istotne tematy, które powinny w tego typu działaniach zostać uwzględnione, natomiast one potem okazują się mało przydatne, tak, i mało istotne. Dlatego my tutaj nam zależy, też jakby włączyliśmy się w działania tej sieci już w momencie, kiedy pewne cele zostały przygotowane i pewne założenia zostały ustalone i też chcieliśmy skonfrontować te cele z rzeczywistością. To jest też tak, że to też jest tak, pewnie ta uwaga może być słuszna, istotna tutaj, że oczywiście to jest tak, że w gestii każdego państwa leży zarządzanie, poziom Komisji Europejskiej nie mówi o tym, co powinno każde państwo robić. To są pewne zalecenia, za którym oczywiście idą działania czy sugestie co do desygnowania środków i to gdzieś tam powoli widać jakby odprysk tego, to jest pytanie, co z tego wyjdzie, ale z tych projektów, którego nie ruszył, wzmacniania szkół, którego jeszcze nie ma i wszyscy na niego czekają. Jest tam komponent, który powinien być komponent, który będzie się odnosił do przywództwa. Tak samo, więc jakby mówimy o pewnej propozycji, która dopiero powinna jakby na poziomie każdego kraju znaleźć swoje adekwatne w odniesieniu do tego kraju przełożenie. I teraz jest pytanie, czy oczywiście będzie to projekt, już tak mówiąc jasnym tekstem, tym, że będziemy gdzieś tam stowarzyszeni i ministerstwo, czy tam ktokolwiek się zaznaczy, że no, uczestniczymy, jesteśmy jako, mamy członkostwo, czy daje to nam, czy faktycznie to coś nam oferuje i czy to, co my mamy i co chcemy, możemy coś tej sieci dać. Tak, znaczy, jeśli chodzi o instytucje, tutaj może nie za dobrze widać, natomiast chciałam podkreślić tylko, że to jest taka sieć z jednej strony zrzeszająca różnych ekspertów, akademików, ludzi o takim zapleczu naukowym, z drugiej strony ministerstwa, stowarzyszenia, na przykład dyrektorów szkół z takiego poziomu europejskiego, różnego rodzaju instytuty badawcze, ale też agencje, instytucje na przykład odpowiedzialne za kształcenie nauczycieli, kształcenie liderów. I to jest o tyle istotne, że
rzadko kiedy, znaczy może nie rzadko kiedy, tutaj też jest świetny przykład wymiany opinii różnych środowisk, natomiast że daje możliwość wymiany poglądów, doświadczeń różnych osób, nie zamykania się w jednej konkretnej grupie. Liderem tego projektu, jakby i pomysłodawcą, jest Fundacja na Rzecz Badań i Technologii z Grecji. Ja tylko dodał to, że jakby szerokie uczestnictwo ministerstw różnych państw jakby może dawać nadzieję, że różne działania o charakterze lobbingowym w cudzysłowie, znaczy, że będą te inicjatywy będą się przekładały, albo przynajmniej będą gdzieś na tym poziomie rozpoznawalności istotnych decydentów w postaci ministerstw zauważane. Tak. Jeśli chodzi o główne cele sieci, to jest jakby coś, o czym my tutaj mówimy i z czego zdajemy sobie sprawę, natomiast tak naprawdę nie wszędzie jakby na to kładziony jest nacisk. Czyli po pierwsze to jest to zwiększenie świadomości, że sposób zarządzania szkołą ma ogromny wpływ na poziom kształcenia, na takim poziomie indywidualnym, instytucjonalnym i systemowym. Druga kwestia to jest wymiana właśnie tych myśli między różnymi środowiskami i przede wszystkim na tej płaszczyźnie politycy, praktycy, tak? I wymiana, stąd też są ci zróżnicowani partnerzy. Wykorzystanie tych różnorodnych doświadczeń dla poszukiwania z jednej strony najlepszych praktyk, ale z drugiej strony też tych rozwiązań, które może niekoniecznie się sprawdzają i o czym też warto sobie powiedzieć. I także ze względu na to, że to jest rozwijający się ciągle obszar, to jeszcze tworzenie takich zasobów wiedzy, czyli badania empiryczne, analizy, wypracowanie narzędzi pozwalających na ocenę różnych praktyk. I oczywiście to wszystko, jakby te cztery cele składają się na taką, można powiedzieć, ścieżkę, że celem jest ułatwienie takiego dobrego formułowania i wdrażania różnych nowych pomysłów i rozwiązań związanych z przywództwem. Nie tylko jakby tutaj ja podkreślam, bo to nie jest jakby jakiś taki projekt rządowo-polityczny, tak? To znaczy to nie jest tak, że co my sobie wymyślimy, to następnie zostanie wprowadzony w jakiś sposób. Nie, to jest raczej taki projekt właśnie ekspercko-wymiany myśli, natomiast właśnie z racji tego, co zostało powiedziane, że uczestniczą w nim również ministerstwa, być może jakieś pomysły znajdą gdzieś tam odzwierciedlenie. No i oczywiście to wszystko nadrzędny cel, czyli jakość edukacji. Ja tylko właśnie, bo to jest pewnie taka trudna sytuacja, znaczy taka trudna, potencjalnie trudna, to advocacy, to znaczy jakby budowanie świadomości, że to jakby wydaje się, że dyrektor jest ważny. W każdym samorząd to powie, w każdej miejscowości, szczególnie mniejszej, gdzie szkoła jest największym pracodawcą, a dyrektor w związku z tym jest największym, no właśnie, tą osobą zatrudniającą, przynajmniej formalnie. Jest, to jakby to się widzi, że to tak jest, ale jakby świadomość tego, a co za tym idzie, pewne działania, które powinny iść na poziomie, nie wiem, motywacji, doboru, wspierania merytorycznego, prac, no jakby różne rzeczy powinny iść, jakby na przykład, nie wiem, budowanie świadomości tego i ten pierwszy cel, który wydaje się, może się wydawać oczywisty, ale który powinien, świadomość tego celu powinna przenosić później na poziomie różnych decydentów jakieś decyzje. Nie, może to jest zły przykład, ale pracowałem kiedyś w Fundacji Dzieci Niczyje, zajmujących się zagadnieniem przemocy wobec dzieci i jakby działalność organizacji, która zajmowała się, znaczy zmiana mentalna polegająca na tym, nie mówię, że to działalność tej fundacji, ale jakby działalność tego, że dzieci jednak się nie bije, znaczy wydawało się, teraz to się wydaje oczywiste, ale jakby na poziomie takiej świadomości, więc jakby nie mówię, że nie chciałbym, żeby ten przykład jest może nietrafny w zawartości, natomiast ze względu na to, że budowanie świadomości, że dyrektor naprawdę jest kluczowy. Tak samo jak nauczyciel w klasie, i to też wszystkie badania pokazują, że jeżeli uznać, że efekt edukacyjny jest jakiś przez szkołę, bo wiele badań czy tam teorii pokazuje, że środowisko zewnętrzne to jest to, z czym przychodzi uczeń, wpływ, ma przede wszystkim wpływ na to, jakie ma wyniki, ale jeżeli się mierzy wpływ, tak zwany wpływ szkoły, to podstawowy jest postawy nauczycieli. To, jak co nauczyciel, jaki ma stosunek do ucznia i do procesu uczenia. I to jakby się przekłada na wyniki. Tak? A drugim tym czynnikiem właśnie jest ten dyrektor. Jakby jest też pytanie, czy ta świadomość pociągnie, czy ona się pojawi w szerszym takim
widzeniu, że tak powiem, decydentów na różnym szczeblu i czy za tym pójdą konkretne działania, które będą dalej wspierać. Więc jakby sieć nie jest od wsparcia, ale od budowania tych elementów, które są, wydawałoby się, tylko tyle, ale może aż tyle w zmianie pewnej sytuacji, która w ostatecznym rozrachunku ma tę enigmatyczną jakość edukacji podnieść. Jeśli chodzi o główne wyzwania, to znaczy eksperci tej sieci sformułowali 6 takich głównych wyzwań, które, jak Państwo widzą, one są sformułowane na takim dosyć dużym poziomie ogólności, co jakby wynika z tego, że one dotyczą wszystkich tych państw, tak? Jak wiemy, państwa, różne kraje mają bardzo zróżnicowane systemy edukacji, różny jest poziom autonomii szkoły, zorganizowania, umieszczenia szkoły w tym systemie, w związku z tym te wyzwania są sformułowane tak dosyć szeroko, no żeby odnosić się do sytuacji we wszystkich krajach. Po kolei, to znaczy tak, pierwsze wyzwanie, czyli przełożenie oczekiwań różnych instytucji, czyli jakby przekładając to na polski system, czyli samorządy lokalne, organy nadzoru pedagogicznego, ministerstwo, grupy, czyli na przykład rodzice. Przełożenie oczekiwań różnych tych instytucji i grup na funkcjonowanie szkoły. Czyli pierwsze wyzwanie się odnosi do tej roli dyrektora, który jest gdzieś tam umieszczony w sieci tych różnych oddziaływań, tak? Różnych instytucji, które mają względem niego różne, czasami sprzeczne oczekiwania i jak sobie radzić właśnie w tym położeniu. Druga kwestia to jest rozumienie i zwiększanie roli nauczycieli i innych pracowników w szkołach. Czyli tak naprawdę wszystkie te zagadnienia związane z kierowaniem ludźmi, rozwój nauczycieli, wspieranie nauczycieli w ich dokształcaniu, tego typu kwestie. Trzecia rzecz to kształtowanie struktur i kultury atmosfery szkoły, czyli definiowanie roli różnych osób, rozdzielanie zadań i tutaj pojawia się takie bardzo popularne teraz na świecie pojęcie przywództwa rozproszonego. Ono właściwie się odnosi do tego punktu drugiego i trzeciego. Bardzo dużo się teraz mówi o takiej konieczności włączania w kierowanie szkołą nowych osób i rozszerzania tych kompetencji, na ile jakby to jest w polskim kontekście dobre rozwiązanie, to jest jakby inna sprawa, natomiast jakby to hasło tutaj umieściliśmy, żeby pokazać jakby w jakim kontekście się toczą dyskusje na ten temat. Tutaj chodzi o włączanie innych członków rady pedagogicznej na przykład, ale też takich ciał konsultacyjnych, jak różnego typu rad rodziców, rad szkoły. Czwarta kwestia to współpraca z partnerami i środowiskiem zewnętrznym. Czyli jak wiemy, tak, szkoła nie działa w próżni i dyrektor, osoba kierująca szkołą, lider jest jakoś uwikłany systemowo. I tutaj też z kolei jest bardzo też popularne pojęcie przywództwa systemowego, to znaczy różne teorie w tej chwili kładą nacisk na to, że tak naprawdę nie możemy mówić o liderze jednej instytucji, tylko dopiero w powiązaniu i we współpracy z innymi instytucjami możemy działać na rzecz tej jakości, tak? Tak, to jest to takie rozumienie na poziomie lokalnym tego, że dyrektor, inni dyrektorzy, inne instytucje, że to są te, że tak powiem, polityki publiczne. Że to jakby, i to wtedy jakby też pokazuje na przykład te zależności między różnymi tymi aktorami w tym systemie. Tak. Piąta kwestia to sposoby rekrutacji, przygotowania i rozwój zawodowy liderów, dyrektorów. To jest, wydaje się, że taka dosyć spośród tych wszystkich najczęściej jakby podnoszona też w Polsce w dyskusjach kwestia wymagań, różnego typu szkoleń dostępnych, na ile one spełniają oczekiwania, na ile nie. No i szósta część, szósty problem, czyli zależności pomiędzy różnymi rolami pełnionymi
przez dyrektorów szkół, tak? Czyli oczywiście ten podział dyrektor-nauczyciel, dyrektor-menadżer, ale tutaj też możemy mówić o dyrektorze właśnie pracodawcy, czy dyrektorze, który jest opiekunem. To jest też to, co Państwo pisali, z jednej strony innowator pociągający za rozwiązaniami właśnie nowymi, a z drugiej strony osoba odpowiedzialna za tą całość po prostu no, personalnie. No i tak, no i nasze podstawowe pytanie jest takie, na ile te wyzwania są istotne w polskim kontekście, na ile one się odnoszą do polskiej rzeczywistości. Z tym, że zanim jakby przejdziemy do dyskusji na ten temat i do odpowiedzi na to pytanie, chciałabym jeszcze pokazać Państwu takie wstępne wnioski z badań, które nasz Instytut robił wśród dyrektorów szkół. To były takie badania jakościowe, czyli wywiady w formie zogniskowanych wywiadów grupowych. Dyrektorzy byli zapraszani od 6 do 8 osób, dyrektorów ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, do dyskusji na temat potrzeb, jakie mają dyrektorzy szkół. I ja przedstawię jakby takie wstępne wyniki dotyczące nie potrzeb, ale dotyczące takich problemów i wyzwań, które identyfikowali dyrektorzy w swojej codziennej pracy, tak? Czyli mamy jakby wyzwania zdefiniowane przez ekspertów międzynarodowych, a teraz jakby zejdziemy trochę na to nasze podwórko, żeby dowiedzieć się, jakie trudności w swojej codziennej pracy mają polscy dyrektorzy szkół. I tak, dodam jeszcze, że to badanie prowadzono pod koniec zeszłego roku we współpracy z wykonawcą, z firmą zewnętrzną, która nam pomagała organizacyjnie, ale też we współpracy z OSKO, z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty. I akurat właśnie ten wątek jakościowy realizowały moderatorki OSKO, prowadziły te wywiady. I to też była dla nas ciekawa sytuacja, kiedy nie zewnętrzni, że tak powiem, moderatorzy z firmy badawczej, tylko dyrektorzy z innymi dyrektorami rozmawiali. To też było też sporo wyzwań to generowało. Natomiast potem szło jeszcze badanie duże ilościowe, z których jeszcze nie mamy końcowych wyników. Natomiast teraz mamy, to jest taki kontekst, w którym chcieliśmy osadzić tą dyskusję o wyzwaniach dla dyrektorów. Tak. Znaczy na podstawie tych wywiadów zrobiliśmy taką ogólną mapę takich trudności i wyzwań. One zostały podzielone na dwie kategorie. Wyzwania takie wewnętrzne, bardziej wynikające ze specyfiki instytucji i wyzwania zewnętrzne. Oczywiście to jest takie trochę sztuczne rozgraniczenie, bo wiadomo, że wewnętrzne są powiązane z zewnętrznymi, one się nawzajem przenikają są ze sobą powiązane, natomiast ona to jakby nam porządkuje i żeby nam trochę ułatwiło myślenie. Jeśli chodzi o wyzwania wewnętrzne, one odnoszą się do takich trzech kategorii. Zasobów szkoły. Tak, ale to zaraz, na razie powiem. Do kategorii zasobów szkoły, procesów, które mają miejsce w szkole i takiej misji i tożsamości dyrektora. A wyzwania zewnętrzne odnoszą się do relacji szkoły z innymi podmiotami, odnoszą się do zmiany, a także do wizerunku szkoły. Pierwsza rzecz to są te zasoby szkoły, czyli pierwsza taka trudność, jaką dyrektorzy wskazywali, tutaj warto jest podkreślić, że to nie są jakby problemy szkoły, które my tutaj w IBE uważamy, że są problemy, tylko to są trudności, które zdaniem dyrektorów są dla nich najtrudniejsze. Pierwsza kwestia to są zasoby. Do zasobów włączyliśmy takie kategorie jak kadra, finanse, infrastruktura, baza materialna szkoły. Jeśli chodzi o kadrę, tutaj w tych niebieskich ramkach, nie wiem czy to się da odczytać, ale są cytaty właśnie z wypowiedzi dyrektorów szkół. Takie, które mają uzupełniać i rozszerzać trochę to, o czym ja będę mówiła. Jeśli chodzi o kadrę, to tutaj dyrektorzy wskazywali przede wszystkim na problem z nieodpowiednim przygotowaniem do zawodu młodych nauczycieli. I tutaj jakby na to można patrzeć dwojako. Oni wskazywali z jednej strony na braki jakby związane z kształceniem
z tym, że na studiach brakuje praktyk zawodowych, tak? I przychodzą osoby, które nie mają praktycznej wiedzy, jak funkcjonuje szkoła, ale z drugiej strony była też mowa o takim braku predyspozycji osobowościowych do pełnienia funkcji nauczyciela. Druga taka trudność to wypalenie zawodowe nauczycieli, którego konsekwencją są bierna postawa i takie trudności z motywowaniem do pracy dalszej. Do tego dochodzą braki kadrowe. Tutaj chodzi jakby również nie tylko o kadrę pedagogiczną, ale chodzi również na przykład o osoby, które mogłyby wesprzeć szkołę w pozyskiwaniu środków unijnych, czy na przykład chodzi o doradców zawodowych. Dosyć szeroko to było rozumiane. Co do tych braków kadrowych, bo skądinąd to też jest ciekawe, że mamy wskaźnik w Polsce, mamy przyrasta nauczycieli mimo wszystko, natomiast zmniejsza się liczba etatów. To jest ta sytuacja niepełnych etatów, to jest odzwierciedlenie takiej pewnej tendencji, którą widać na poziomie całego kraju, że mimo wszystko ma zatrudnienie wzrasta, natomiast jakby ten tort jest coraz mniejszy do podziału. Tak. No do tego dochodzą właśnie brak środków, ale także tych wartościowych form, które by pozwalały na podnoszenie kwalifikacji tych nauczycieli, którzy już są. Problemy z zarządzaniem, konflikty na różnych płaszczyznach, które się pojawiają w szkole na linii młodsza kadra, starsza kadra. No i wskazywano na trudności ze zwalnianiem nauczycieli, którzy nie spełniają tych oczekiwań. Jeśli chodzi o infrastrukturę materialną, to tak w skrócie to dopowiem, że tutaj przede wszystkim wskazywano na trudne warunki lokalowe w niektórych szkołach, zwłaszcza w takich szkołach, które są podzielone pomiędzy lokalizacje, to była duża trudność i przede wszystkim na takie nie do końca, znaczy, że skomplikowany proces realizowania inwestycji. To pojawiało się w sytuacji, gdy dyrektorzy realizowali jakieś inwestycje u siebie w szkole, czy to sala gimnastyczna, czy remont, że to było szczególnie problematyczne. Finanse to oczywiście środki, brak środków, niewystarczające środki na nowoczesne pomoce dydaktyczne, na inwestycje, zwłaszcza w przypadku małych szkół. I tutaj dużo dyrektorów ze szkół podstawowych szczególnie zwracało uwagę, że tak naprawdę w tej chwili dla nich zdaniem trudnością jest to, że zaczynają się tworzyć na poziomie szkół podstawowych duże dysproporcje pomiędzy szkołami. Procesy. Druga taki obszar tych problemów, trudności wewnętrznych, procesy. One zostały podzielone na procesy administracyjno-zarządcze, procedury, procesy dydaktyczne i procesy wychowawcze. Procedury administracyjno-zarządcze to okazało się tak naprawdę, gdyby spośród tych wszystkich obszarów wskazać, to w dyskusjach z dyrektorami najczęściej wskazywano, że to jest największy problem, największa trudność, co też było motywowane tym, jak dobrze wiemy, że że dyrektor jest nauczycielem i wszystkie te przepisy, biurokracja, która się wiąże z byciem dyrektorem, to jest coś nowego dla tych osób, jak podejrzewam. I tutaj oczywiście był nacisk na to, że dyrektorzy zwracali uwagę na konieczność wprowadzenia rozbudowanej dokumentacji, konieczność takiej ciągłej orientacji w przepisach z bardzo różnych dziedzin, przepisy BHP, zamówienia publiczne, przeciwpożarowe, no bo Państwo na pewno nawet lepiej wiedzą od nas, tak, przepis sanepid, ochrona danych osobowych, że to jest taki obszar, który budzi bardzo dużo trudności. Poza rozbudowaną biurokracją, konieczność znajomości przepisów, tutaj zwłaszcza w tych małych szkołach wiejskich wskazywano na trudności związane z brakiem pracowników administracyjnych, którzy by mogli wesprzeć dyrektora, w szczególności jakby wsparcia takim związanym z finansami.
Jeśli chodzi o procesy wychowawcze, no to tutaj tak, wzrost różnego typu trudnych zachowań i zwłaszcza takich nowych, z którymi wcześniej, które były wcześniej mniej charakterystyczne. Tutaj pojawiały się jakby nie tylko problemy takie związane z taką typową pracą, z trudnym środowiskiem, ale też na przykład kwestia ambitnej młodzieży, rozwijających się na przykład chorób związanych z zaburzeniami żywienia, z którymi często dyrektorzy mówią, że to jest dla nich coś nowego, że nie wiedzieli, jak do końca sobie z tym radzić. Kolejna kwestia z procesami wychowawczymi, trudności zapewnienia bezpieczeństwa na terenie szkoły. To jest problem, to też jakby wiąże się z demografią, o czym będę później mówiła, no i właśnie z tą zmniejszającą się liczbą etatów, więc tych pracowników, którzy by mogli się tym zajmować. Relacje z rodzicami, którzy jakby nie albo zawsze, za bardzo chcą, albo w ogóle nie chcą. Albo roszczeniowa postawa i duże wymagania, albo właściwie brak zaangażowania. Problemy z taką praktyczną realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Tutaj to wiemy, że to jest temat rzeka. Ciekawy jakiś tam poboczny wątek, który się pojawiał w przypadku szkół podstawowych, to te obawy związane z przekraczaniem jakichś granic cielesnych, które też było wskazane, że to jest coś nowego, że Małe dzieci potrzebują tego ciepła, opieki, ale tutaj zaczynają się dyskusje, że może to przytulenie tego małego dziecka niekoniecznie może mieć miejsce. Tego się przyczyni. Procesy dydaktyczne. Tutaj, jeśli chodzi o właściwie wszystkie te trudności, które dyrektorzy wskazywali, były te same dla szkół z różnego szczebla, tak? Dla szkół podstawowych, dla gimnazjów, dla szkół ponadgimnazjalnych. Ale tutaj mamy do czynienia z wyjątkiem, że tutaj ta pierwsza kwestia, czyli praktyczna organizacja pracy zgodnie z podstawą programową, to była wskazywana przez dyrektorów szkół wszystkich typów, natomiast te pozostałe to one już są charakterystyczne dla poszczególnych szkół, czyli no przede wszystkim tutaj trudności były z egzaminami, maturami, z wymaganiami, z wymogami nowej formy egzaminu. Misja tożsamość. Tak zostało oznaczone ta kolejna kwestia. I tutaj bardziej się odnosimy do tej kwestii wielości zróżnicowanych obowiązków i ról dyrektora. Na podstawie tych wywiadów widać było takie duże poczucie przytłoczenia i obciążenia dyrektorów, obciążenia odpowiedzialnością, takiego poczucia niezrozumienia przez inne instytucje tej rzeczywistości i tej jakby praktycznej sytuacji, w jakiej szkoła się znajduje. Też wielość tych ośrodków decyzyjnych, które mają wpływ na funkcjonowanie szkoły. Jest też tak, że trochę z tego punktu tak się rysuje obraz tego, jak można wyobrazić sobie tego dyrektora, to ten nasz dyrektor w tym badaniu to jest taki samotny, ale już nie romantyk walczący, ale trochę taki już wymęczony pozytywista. Trochę tak, ale taki bidulek. No już trochę nasz taki jakby... Już to powstanie za długo trwa, on jeszcze musi walczyć. Jeszcze nie przekroczyli tej Wisły. Tak. I teraz te problemy, wyzwania zewnętrzne. Tak jak powiedziałam wcześniej, to one się odnoszą do trzech obszarów. Zmian, wizerunku i relacji. Tak, zmian. System edukacji, tak? Dużo narzekania na zmieniające się przepisy, mało zrozumiałe prawo oświatowe i brak takiej ogólnej stabilizacji, tak? Że z czego konsekwencją jest takie poczucie, że ciągle trzeba być na bieżąco i ciągle trzeba dowiadywać się i uczyć od nowa tego systemu. I tutaj też wskazywano na to, że takie poczucie, niektórzy dyrektorzy mówili o poczuciu, że zmiany
które mają miejsce w systemie edukacji, nie są tworzone z myślą o małych szkołach. Znaczy, że one są raczej stworzone z myślą o dużych miejskich szkołach i nie uwzględniają potrzeb tych wiejskich podmiotów. A z kolei w szczególności przedstawiciele szkół zawodowych i techników mówili o niepewności co do nadchodzących zmian w szkolnictwie zawodowym. Dwie inne kwestie jakby w tej szerszej kategorii zmiany, no to jest demografia. Tutaj oczywiście trudności z utrzymaniem etatów, z naborem uczniów. Te trudności z utrzymaniem etatów przekładają się tak naprawdę na większość tych problemów, o których mówiłam wcześniej, tych problemów wewnętrznych szkoły, z realizacją podstawy, z bezpieczeństwem, z kadrami, tak? Trudności w utrzymaniu z naborem uczniów, tego co też jest powiązane, no i w konsekwencji takie konkurowanie uczniów i rodząca się taka rywalizacja pomiędzy szkołami. Respondenci mówili o tym, że oni właśnie wolą niby większą współpracę, mniej konkurencji. Natomiast rynek pracy tutaj w kontekście szybkich zmian na rynku pracy i takiej niejasności, czego tak naprawdę ta szkoła, zwłaszcza na poziomie ponadgimnazjalnym, ma uczyć, jakie ma przygotowywać kierunki, że sytuacja się zmienia tak szybko, że bardzo trudno jest dopasować to do działania szkoły do tej sytuacji. Relacje tutaj już jakby wyodrębniono z wypowiedzi relacje z czterema takimi głównymi podmiotami, z organem prowadzącym, z organem nadzoru, z rodzicami, które też jakby byli traktowani raczej jako takie ciało zewnętrzne wobec szkoły niż wewnętrzne, a także z pracodawcami i instytucjami rynku pracy. Jeśli chodzi o organ prowadzący, to tutaj pojawiały się głosy, że brakuje takiego wsparcia doradczego i prawnego. Zamiast tego respondenci mówili, że mają poczucie, że jest tylko położony nacisk na procedury i takie skupianie się na efektywności finansowej i efektach mierzonych wynikami egzaminów. Takie poczucie, że w niewystarczającym stopniu uwzględniany jest ten kontekst zewnętrzny. Aha, jeszcze z takich ogólnych, już nie odnoszących się bezpośrednio do relacji z jakąś konkretną instytucją, natomiast z ogólnych problemów, no to oczywiście jest ta kwestia zbyt wielu ośrodków informacji i decyzji i przepływu istotnych informacji. Jeśli chodzi... Te presje były, prawda, ze strony samorządu, tak? Tam definiowane. A, tak. Jeśli chodzi o relacje z organem nadzoru, tutaj dużo było mowy właśnie o nacisku na system kontroli i brak, zdaniem dyrektorów, wystarczającego systemu wsparcia. Dużo mówiono o tym, że wspominano, że tak powiem, z nostalgią dawne czasy, kiedy więcej się spotykano w towarzystwie innych dyrektorów właśnie w kuratoriach. My też wspominamy z nostalgią. Kiedy było więcej na przykład wizyt w innych szkołach i więcej takich właśnie sieci wsparcia samych praktyków, samych dyrektorów, kiedy mogli porozmawiać o swoich problemach. Właśnie na przykład na spotkaniach organizowanych przez kuratoria, czy na takich spotkaniach i wizytach w innych szkołach. Szczególnie interesuje, jak ja patrzyłem na te dane, to jest oczywiście bez jakieś tam dane jakościowe, jakieś grupy ludzi, którzy odpowiedzieli, ale faktycznie, że jakby ta opowieść o tym, że ta funkcja, która czasami może faktycznie nie mogła nie być efektywna, ale jednak, jeżeli był ten rodzaj wsparcia, znaczy, oczywiście można to rozdzielenie kompetencji, że tak powiem, że inne osoby przychodzą i kontrolują i teraz jest pytanie, jakie one mają, jak oceniamy ich kompetencje, a jak w odniesieniu do tych osób, które były kiedyś i zajmowały się naszą szkołą. Oczywiście też są opowieści o tym, że to nie zawsze było ok, natomiast właśnie, że kuratorium było instytucją też wsparcia, a nie tylko kontroli, czy jak teraz i ewaluacji. Więc jakby to też jest jakiś taki sygnał pokazujący,
pewną potrzebę relacji, której już nie ma, a która gdzieś potencjalnie jest oceniana teraz z perspektywy czasu jako mogąca być, jako wtedy przydatna. No i to jest pytanie, czy to jest kwestia, że nie ma w ogóle już, że system wsparcia raczej nie istnieje, znaczy trzeba mówić o systemie wsparcia obecnie, czy to jest jakby, no, to jest, czy to jest tak, no to jest, ale chcę też powiedzieć, tego nie ma tutaj w tej prezentacji o ewaluacji, że jest dużo kontrowersji wzbudza ewaluacja zewnętrzna, natomiast ci, którzy, i bardzo wszyscy mają na temat jej zdanie, głównie ci, którzy nie mieli ewaluacji, natomiast ci, którzy ją mieli, twierdzą, że może mieć ona funkcję do przynoszenia informacji i być jakaś pomocna dla, mieć funkcję pomocną. Jest do przeżycia. Tak. Prawda, Olga, zgodzisz się ze mną? Tak. Relacje z rodzicami to mniej więcej to co mówiliśmy wcześniej, że albo postawa roszczeniowa i bardzo dużo wymagania, albo przerzucanie odpowiedzialności na szkołę i brak zaangażowania. Pracodawcy, instytucje rynku pracy to oczywiście temat głównie interesujący z perspektywy szkół ponadgimnazjalnych. Tutaj wskazywano na to, że jest brak tych regulacji, dotyczący współpracy pracodawcą ze szkołami, że tutaj brakuje tych zachęt dla pracodawców. No i także tych odpowiednich informacji o zapotrzebowaniu na rynku pracy, żeby dostosować odpowiednio do tego na przykład tego kierunku. I wizerunek, no tutaj wskazywano na negatywny wizerunek nauczyciela promowanego w mediach, który pojawia się, mowa o nauczycielu w kontekście zarobków albo zbyt krótkich godzin czasu pracy i że to jakby w tym kontekście się głównie dyskutuje na temat nauczyciela w mediach. No i zły wizerunek szkolnictwa zawodowego w konsekwencji poprzednich reform i tutaj jakby to była bardzo taka frustrująca, można powiedzieć, kwestia, tak? Znaczy, że takie podejście, że to szkolnictwo techniczno-zawodowe jest zdeprecjonowane. O, i teraz przechodzimy jeszcze raz do tych wyzwań, jakby z problemów praktycznych, przechodzimy jeszcze raz do tych wyzwań, które wielka międzynarodowa sieć stworzyła. Pan Unia. Drodzy Państwo, bo teraz jest tak, no tutaj pokazujemy właśnie to, co jest jakby sformułowane bardzo ogólnie, co ma być jakby, co z jednej strony jest bardzo ogólne, ale ma zbierać perspektywę 20 kilku krajów, znaczy być adekwatne do sytuacji 20 kilku krajów. Ta prezentacja, która była przed sekundą, Olga pokazała te wyzwania, no właśnie, czy problemy są wyzwaniami, czy są jakby problemami, pewne kwestie. Na poziomie jakby deklarowanych przez naszych respondentów, przez uczestników badania. I teraz chcielibyśmy, mając z tyłu głowy te wyniki badań, ale przede wszystkim przed oczami własne doświadczenie, żebyśmy sobie spróbowali zobaczyć, które z tych rzeczy, czy te rzeczy, czy wszystkie, czy może nie wszystkie, a może czegoś brakuje, są dla nas adekwatne. Czy w którejś z tych zagadnień wiążą się rzeczy, które uważamy za istotne? Oczywiście można myśleć o wszystkich, że są ważne, potrzebne i jakby wsparcie każdych z tych obszarów spowoduje, że ten trochę, jak słucham tych wyników badań i myślę sobie, patrzę na o tych rolach dyrektora, no to jest trochę taka samobieżna, idealna maszyna, która z jednej strony ma czasami strzelić, a w ogóle tak, a przy okazji przytulić, zatrudnić albo zwolnić, no i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tutaj, słaby jestem w metaforach, więc, ale trochę, żebyśmy sobie nadali sens. Czy to jest właśnie to, co, jeżeli myślimy o polskim przywództwie, o polskich dyrektorach, to jest adekwatne. I w związku z tym, że chcemy trochę właśnie o tym podyskutować, o konkrecie, to może zróbmy tak, ja proponuję, ja tutaj rozkładam te poszczególne elementy i patrząc na te, zapraszam Państwa do wstania i zobaczymy, które dla nas są istotne. Ja proponuję stanąć, przyjrzeć się tym i w miejscu i te problemy, te zagadnienia, wyzwania, które uznajemy za ważne, to stańmy przy nich, znaczy dla mnie teraz ważne i będziemy o nich wtedy dyskutować. Zrobimy sobie może mniejsze grupki robocze, żeby trochę sobie to uwspólnić.
Zapraszałeś? Może być wizja. Można dopisać, jeżeli ktoś uważa, że jest jakaś rzecz, która się nie pojawiła tutaj, albo nie wychodzi poza ten szeroki obszar. Ale tu jest to nasze. Co wybraliśmy. Tu jest grupa tak. Ukonstytuowała się. Już są osoby, które chcą rozmawiać na temat rekrutacji, rozwoju zawodowego. Rozumiem też motywacji dotyczącej dyrektora. Mamy tutaj dwuosobową na razie grupę dotyczącą pracy liderska, dotyczące zwiększenia tej distributed leadership. Zależność pomiędzy różnymi rolami, czyli konflikt często ról mamy, proszę, już jest tutaj jedna osoba. Oczekiwania różnych instytucji. Różnych instytucji, tak. Radzenie sobie z natłokiem różnych dziedzinnych oczekiwań. Tak, nie musimy o wszystkich, znaczy możemy... Tak, żeśmy sobie zrobili... Dobrze. Dobra. No to super. Mamy jedną osobę. Ale okej. Chce się pan przyłączyć do innej grupy, czy samodzielnie asertywny będzie? Czy... Asertywny. Nie, to się. Nie. Proszę tam nie mówić. Słuchajcie państwo, tak. Kultura, to są takie, to jest właśnie dwa rzeczy są wrzucane. Z jednej strony to są te rzeczy takie menadżerskie, czyli struktura zatrudnienia, etaty i takie rzeczy, ale z drugiej strony budowanie takiej atmosfery. To jest jakby tu wrzucone jakby jednym tchem powiedziane, ale dyrektor jako moderator życia szkolnego, a jednocześnie dyrektor jako łączenie tych dwóch funkcji. Okej. Słuchajcie państwo, to teraz... To możemy jeszcze tam stać. Ale to okej, to wróćmy... Warto też, żeby, bo na mnie to tutaj też między nami wymiana doświadczeń, to jak zostanie nam czas, znaczy później najwyżej przejdziemy do tego. Okej, proszę. To zabranie na siebie... To słuchajcie państwo, to zapraszam teraz tych grupkach, które się ukonstytuowaliście. Usiądźcie sobie w nich, weźcie sobie ten, tak, już można usiąść. To był ten element ruchowy zajęć. Przy okazji można wykonać jakieś przysiady. Tak, i proszę, to już mamy grupkę. W ten sposób możemy sobie teraz popatrzeć w twarz i powiedzieć, tak, cieszę się, że będę z tobą. Tak, cieszę się, że będę pracować. Cieszę się, że będę z tobą. Okej. Okej, i słuchajcie, teraz, drodzy państwo, tak mam tendencję do zmniejszania dystansów. Drodzy państwo, i teraz, jeżeli uznajemy, że to jest istotne, znaczy jak nie mówię, że to jest akurat ważniejsze od innego, bo te rzeczy są ważne. Co się kryje, co się dla mnie, z mojego doświadczenia, z sytuacji, z którymi ja miałam miejsce, z mojej też wiedzy teoretycznej, co się kryje pod tym szerokim hasłem, możesz cofnąć? Tak, pod tym wybranym przeze mnie hasłem, to znaczy dotyczącym na przykład tych oczekiwań, przełożenie oczekiwań różnych instytucji, czyli z jednej strony ministerstwa, kuratorium, właśnie jakich instytucji, samorządu, grup może rodziców, a może innych grup, bo na funkcjonowanie szkoły, prawda? Tego, że szkoła to jest podobno najdroższy system edukacyjny, jest najdroższym systemem publicznym, wszyscy są specjalistami, prawda? Wszyscy są, to kto to wczoraj jest? Czech czy mówił tak, że u nas jest 30, tak? A oni mówią, że u nich jest tylu ministrów, 11 milionów ministrów. No więc właśnie, to jest coś takiego, ta sytuacja, ta dyskusja medialna i ten wizerunek, to też jest trochę opowieść o różnym o oczekiwaniach ludzi, systemu wobec. Co się pod tym dokładnie kryje właśnie? Jakie wyzwania, jakie rodzaje zagadnień, które powinniśmy na gruncie polskim jakby pogłębiać, Dlaczego tak naprawdę to tak. jest wyzwanie? Jeżeli to jest realne wyzwanie, bo rozumiem, że jak go tak sobie wybraliście, to co się pod tym kryje konkretnie w naszym konkrecie kontekście? To co, zapraszamy do dyskusji, proponujemy, ważne jest dla nas, żebyśmy zapisywali te rzeczy, może teraz na kolorowych karteczkach, dla tak pozytywnie, i jakby kolejne jakieś stwierdzenia, czy ten na osobnych karteczkach. Utworzyliście jedną grupę, tak? Tak. Świetnie. Jeszcze tutaj, już, przepraszam. Jaki kolor? Nie, no chyba nie różowy.
Wyzwanie, co jest wyzwanie, to musimy, że ważne jest, żeby rozwijać, myślę, że to nie tylko dyrektor jeden, tylko wszyscy istotni nauczycieli. To co konkretnie dla mnie pod tym się kryje? Zwiększenie nauczycieli, czy co? Inny podział ról, dopuszczenie, nie wiem, takich, nie wiem, wice, znaczy zwiększenie roli nauczycieli, pośredniczących, szefów jakichś zespołów, tak, jak oni mogą, czy tu chodzi o to, żeby to na różnym poziomie może. Zwiększenie roli to znaczy, że spowodowanie, że ci nauczyciele coś będą robić, czy stworzenie pewnych struktur, które będą nam jakby robiły coś takiego, bo rozumiem, że chodzi pani z założenia, że jakby trzeba spowodować, że ci nauczyciele brali jakąś odpowiedzialność i nie działają. To w takim razie, co tutaj jest ważnego? Przełamanie, nie wiem, jakich postaw, czy nie wiem, zachowań, albo dodanie, czy zrobienie czegoś. Tak, oto lubienie uczniów, proszę. Chodź. Bardzo proszę. Bardzo cię uwielbiam, jak mi wołasz. Tak. Słuchaj, powiedz mi tak, czy my mamy się odnieść do tego, co się mieści, jak chcemy, żeby było, czy jak to znaczy tak, to można na dwóch poziomach na to patrzeć, jakby co jest problemem, co jest wyzwaniem, jeżeli myślimy o rekrutacji, doborze w ogóle, co jest wyzwaniem, bo jeżeli określimy, co jest takimi głównymi tymi, to będzie wtedy łatwiej definiować, czy chyba, że już macie konkretne rozwiązania, ale rozumiem, konkretne rozwiązanie będzie wskazywało na to, że problemem jest na przykład, nie wiem, niskie motywowanie, albo mały wybór, na przykład, prawda, że gminy stoją przed dylematem tego, że nie wiem, liczba aplikacji, jakość materiału ludzkiego, żeby się często zgłaszać. Chcę tutaj formułować swoje rzeczy, ale co jest, jeżeli myślimy o rekrutacji i rozwoju zawodowym, takim dalekosiężnym liderem, to co to jest kluczowy problem? I gdzie? To może być To jest ciekawsze niż na poziomie wyników egzaminów czy czegoś, na przykład coś robi albo nie robi, albo mógłby zrobić coś innego. Dobra? Co jest tak naprawdę pod tym się kryje dla Państwa w swoim rozumieniu? Czy jeżeli rekrutacji jest faktycznie kuleje nam, to co tam jest takiego słabego? A jeżeli już jesteście w stanie myśleć, jak co można z tym zrobić, żeby to zmieniać, to super. Mnie się nie podoba sama formuła konkursu. Zostaje to rezultat przed rodzicami. Sukces? Którzy nie wiedzą, co to jest. Wynik kształcenia sukcesu. To jeden raz. Nie to tylko rodzice. Komisję poprzedzę przed tą całą komisją. Rodzice nie podeszli do niej. Słuchajcie, ale tak wcześniej jakiś test, który sprawdził predyspozycję. A, to już jest zupełnie inna kwestia, czy mówimy o predyspozycjach kandydatów. I dopiero wtedy wstępna selekcja. To jest problem, predyspozycje kandydatów. Problemy, tak? I dopiero wtedy ewentualnie prezentacja Trzy zespoły, to może zróbmy z tą klatkę, powiedzcie, o czym mówiliście, w jakim momencie jesteście i następne grupy. To kto chce zacząć? To proszę. Posłuchajmy. Powiedzcie, czym się zajmowaliście, w którym obszarze. Zajmowaliśmy się
przełożeniem oczekiwań różnych instytucji grupy regulacji prawna funkcjonowanie szkoły i podeszliśmy do tego w ten sposób, że podzieliliśmy sobie tą naszą pracę na określenie trzech, właśnie na razie doszliśmy do dwóch zakresów, czyli jakby wyodrębnienie tych instytucji z jednej strony, oczekiwań ich i trzecią, którą zamierzamy jeszcze dopracować, a mianowicie szukanie rozwiązań zmiany tej sytuacji. I może po kolei to odczytać. Warto pracować zespołu, proszę zobaczcie. Z instytucji na razie wskazaliśmy jednostki samorządu terytorialnego, organy nadzoru, OKE, związki zawodowe, sanepid, placówki doskonalenia i wydawnictwa. No i jak widać, tego jest dużo. W oczekiwaniach samorządu w stosunku do dyrektora, to jest gospodarność finansowa i gospodarowanie zasobami, które posiada szkoła. Oczekiwania w zakresie wysokich wyników kształcenia, realizacji polityki rozwoju i strategii gminy. No, mamy oczekiwania w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych, żeby odciążyć. No i mamy jeszcze takie nieładne oczekiwania, takie prywatne interesy w zakresie zatrudnienia. Ale one nie we wszystkich organach, ale jakże życiowe. Ja tylko jedną pamiętam anegdotę, że na którejś z ewaluacji zewnętrznych w kategorii właśnie, że jedna osoba była jednocześnie występowała jako partner szkoły, nauczyciel, rodzic i chyba pracownik właśnie samorządu, a była to żona dyrektora. Więc łącząca różne role, więc jakby trochę gdzieś mogłem coś zgubić albo przesadzić, ale to powiązanie, tak, ale to powiązania wszelakie to chyba są istotnym elementem. Kolejna instytucja nadzór, który oczekuje od dyrektora odpowiedniej jakości kształcenia, wysokich wyników kształcenia, udziału w konkursach, olimpiadach. Oczekuję przestrzegania prawa, zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami, żeby był właściwie awans zawodowy prowadzony, prawo ucznia przestrzegane, dużo tego jest, a ponadto oczekuję innowacyjności w zakresie programów, rozwiązań, eksperymentów edukacyjnych. Kolejna instytucja to OKM. Jakie są oczekiwania? Organizacja egzaminów zewnętrznych, zgodna z prawem oczywiście właściwa. I co się z tym wiąże, w tym również organizacja ośrodków redystrybucji kiedyś, natomiast na chwilę obecną jeszcze punktu sprawdzania prac po sprawdzianie, czy po egzaminie gimnazjalnym, czy naturalnym. Kolejna rzecz to przeprowadzenie analiz jakości ilościowej i zestawienia tego, co wiąże się jakby kolejny krok po przeprowadzonym sprawdzeniu. I zapewnienie kadry egzaminatorów, czyli dbałość o to, aby nauczyciele też uczestniczyli w szkoleniach związanych właśnie z tym doskonaleniem. Kolejna instytucja czy grupa to związki zawodowe. I tutaj najogólniej wpływ na zatrudnienie, wpływ na awans, wpływ na politykę płacową, na wybory. To ciekawy wątek, jeżeli związki zawodowe mają być reprezentacją, to czy związki mają oczekiwania wobec dyrektora? Właśnie tu jest cała niespójność i problem tego wszystkiego, co jest olbrzymim problemem, naprawdę wpływ na wszystko, natomiast brak spójności między oczekiwaniami, między tym, co przedstawia się nauczycielom, między stanem faktycznym, czyli takim, jakim jest w danej szkole i tym, co chciałby związek. To jest kompletny brak spójności, a w tym wszystkim musi się odnaleźć dyrektor jako ta osoba, która musi w tym wszystkim, że tak powiem... możliwości realizacji. Tak, dokładnie. Kolejna instytucja to sanepid, czyli stworzenie warunków... jako problem. Stworzenie warunków przekraczających możliwości finansowe, czyli jakby niespójność wynikająca z zapewnieniem zgodnych z prawem warunków higienicznych czy warunków pracy, a możliwościami finansowymi. Prowadzenie profilaktyki zdrowego życia, tak najogólniej mówiąc, jako oczekiwanie sanepidu względem szkoły. I wreszcie zostały nam placówki doskonalenia i wydawnictwa pod jedną kreską, nachalne oferty, z których dyrektor powinien skorzystać, prawda? I tak jak postawimy tutaj tego dyrektora
no wobec tych oczekiwań wszystkich instytucji, to dzień się zaczyna od telefonów z życzeniem spotkania w organie prowadzącym, informacją od nadzoru, że jedzie ktoś do kontroli czy ewaluacji. Telefonem, że wydawnictwo idzie, składa ofertę. I tak dalej, i tak dalej. Czy rodzice? No to myśmy dotąd doszli. My nie mamy rodziców, nie mamy rady pedagogicznej. Bardzo, bo to znowu jakby, ja się rozumiem, że to może być śmiech przy muzy czasami, ale to też pokazuje właśnie jakby tą wielowymiarowość, ale też pewien konkretny, że tak powiem, specyfika każdej szkoły jest różna, natomiast jest pewna, że tak powiem, specyfika narodowa, wynikająca nawet z tego, jaki mamy związek zawodowy i wręcz nawet kierownictwo pewnych związków zawodowych, czy jakich mamy, ale to jest bardzo ciekawe, znaczy ważne jest, bo w tym sensie jakby myśląc o tej roli na dyrektora jako lidera i połączenia z tej, bo już mi się na początku tak odsapnąłem sobie, tak pozwólcie, że podsumuję, odsapnąłem i pomyślałem sobie, to może w takim razie jak się zdefiniuje te oczekiwania, to one rozdystrybuuje się wobec różnych tychże. No trochę tutaj dla samorządu, trochę tam diabłu ogarek, blendle. Ale jak widać, tego jest sporo. Ale dziękujemy Wam bardzo. To myślę sobie, zaraz będziemy się zastanowili, czy chcemy nad tym dalej pracować później po przerwie, czy nie. Dziękujemy. Później się będziemy może po przerwie też inne grupy odniesiemy i ja też już przestaję mówić. Pozwalasz, no? Proszę. Ten temat, sposoby rekrutacji, przygotowania i rozwoju zawodowego szkolnych liderów. Skupiliśmy się na razie na problemach z tym związanych. Jako pierwszy pojawił się brak dobrego przygotowania do pełnienia funkcji dyrektora. Raczej w znaczeniu systemowego przygotowania. Mm-hmm. Bo jest się nauczycielem, potem kończy się kurs kwalifikacyjny albo studia podyplomowe i zostaje się dyrektorem. Nie ma, prawda, nie ma jakby systemowego przygotowania. Prawda? Czyli coś można powiedzieć o jakimś stażu umownie, czy jak przygotowaniu rytmicznym do tej roli. No i w tym kontekście właśnie predyspozycje kandydatów, no bo to się pojawia, to jest tutaj nikt powiedzmy nie sprawdza tego, ale się w ogóle tego nie bierze pod uwagę. No i umiejętności, to wchodzi jakby w zakres właśnie tego systemowego przygotowania, żeby posiadać już pewne umiejętności obejmując to stanowisko. Kolejny temat, który się pojawił w związku z tym, to brak motywacji. Również motywacji finansowej, bo tutaj padło taki przykład, że czasem ogłaszane są konkursy i się nikt nie zgłasza, nie staje do tych konkursów. Wynika to, powiedziałem, że może, że wtedy to jest grupa osób, które się zastanawiają, to wiedzą, czym jest rola dyrektora i dlatego rezygnują, a dobrze, że może część nie wie, to zgłasza się do konkursów. A potem dopiero oczy się im otwierają, jaki jest ogląd tych zadań. Mamy w tym momencie dyrektora. I żebym nie zapomniał o czymś, chyba o wszystkim powiedziałem. Aha, jeszcze nie, ważna sprawa. Potem się zostaje dyrektorem, no i tutaj zwrócenie uwagi na jedną rzecz, nie tyle o doskonalenie dyrektorów, no bo to jest dalszy rozwój, prawda, zawodowy dyrektorów, no bo to można powiedzieć, to już jest sprawa tego człowieka. Wybieram kursy, studia podyplomowe i doskonalę się, ale tutaj zostało zwrócone uwagę na taką rzecz jak brak mentorów, prawda, takiej instytucji jak mentorzy, że dobrze byłoby, żeby były grupy, właśnie, może nie usankcjonowane, może nie takie, powiedzmy, że koniecznie muszę być, ale to się skończyło. Ja sam pamiętam kiedyś, też byłem młodym dyrektorem, to właśnie z perspektywy lat to doceniam. Dwóch starszych dyrektorów, można powiedzieć, zaprosiło mnie i właśnie powiedziało tak, a co ty będziesz robił ciekawego w swojej szkole? Nie to, żeby uczyć, zrobili to bardzo elegancko, bardzo taktownie, jakie masz nowe pomysły i tak dalej. Ale tak naprawdę we współpracy z nimi, to ja się uczyłem tego zawodu, prawda, tego zawodu, zarządzania i tak dalej. Więc taka, można powiedzieć, instytucja mentora, rola mentora, że brakuje tego systemu. To znaczy się skończyło się w pewnym momencie, jak którzy się o tym nadzorze mówili, że to wsparcie się skończyło, skończyły się też takie nieformalne spotkania dyrektorów. Wymiana doświadczeń, że mogli po prostu gdzieś podzielić się swoimi troskami. O, chociażby z tego, jak była u Ciebie ewaluacja, powiedz, na co mamy zwrócić uwagę, jak będzie, jak ta kontrola przebiega. No cokolwiek, taka właśnie prosta, nie ma na to czasu dyrektor w obliczu tych wszystkich rzeczy, które musi zrobić, tak? Inaczej mówiąc, może brak takiego forum, gdzie można podyskutować, nie czując się ocenianym, prawda? Tak. Jak rozmawiam z wizytatorem, no to czuję się oceniany. No tak, to jest... I tak dalej, powiedzmy. Super. Tak
dziękujemy. Dziękujemy. Tutaj tworzymy forum do wymiany między dyrektorem a wizytatorem. Z pani perspektywy, powiedzcie, czym... Mówiliśmy o zwiększeniu roli nauczycieli. Ja intuicyjnie, a tutaj pani Halina z doświadczeniem. Więc przede wszystkim wzięcie na siebie odpowiedzialności za funkcjonowanie i sukces szkoły, czyli żeby nauczyciel nie był odpowiedzialny tylko za swój przedmiot, tylko żeby szerzej mógł spojrzeć na szkołę, czyli przydzielenie nauczycielom konkretnych ról. Właściwie to rozdzielenie tych ról, żeby oni między sobą rozdzielili. Demokratycznych, nie taki, bo przydział to się kojarzy z czymś narzuconym z góry. Mm-hmm. Nie, to chodzi o to, żeby w obrębie rady tam rozdzielono między siebie role, bo różne role dać się pewnie przydały. Dać dowolność w ramach przymusu. Słucham? Dać dowolność w ramach przymusu. Musimy to zrobić, weźcie. No trzeba to zrobić, że tak powiem. Nawet nie musimy, tylko trzeba to zrobić. Pani do ucha krzyczyła. Dobrze, oprócz tego wzmacnianie w nauczycielach takiego poczucia kompetencji, żeby oni mieli taki, jakby żeby na podstawie jakiegoś systemu wzmacniania i wspierania ich, żeby oni się poczuli kompetentni w tym, co robią, żeby ta ich samoocena nie była niska. Jeżeli ktoś się czuje kompetentny, to wiadomo też, że pracuje dobrze i jego rola jakby ma większe znaczenie. Współpraca i odpowiedzialność horyzontalna, ja to tak hasłowo zapisałam, żeby tę odpowiedzialność może zdjąć trochę z dyrektora i trochę ją rozłożyć w ramach właśnie tych ról być może. Nie za szybko mówię, dobrze. I wspieranie umiejętności interpersonalnych, czyli komunikowanie się, budowanie relacji, rozwiązywanie konfliktów, to jest bardzo ważna rola, która wydaje mi się, że jak jest dobrze wypełniana, to tak naprawdę jakby tutaj ocena osoby takiej wzrasta. Jeszcze w relacjach z rodzicami żeśmy rozmawiały, żeby podkreślić w tej relacji z rodzicami, że rolą nauczyciela jest rola wspierająca. Żeby rodzic nie miał takiego poczucia, że ten nauczyciel jest jakby od wszystkiego i tym samym jakby krytycznie go oceniał. Żeby rodzic wiedział, jaka odpowiedzialność również na nim jakby leży, jest. To tak z tych głównych punktów to wszystko, czy jeszcze coś dodać? Rozumiem, proszę poprawcie mnie, że to jest taki model odejścia od roli tej struktury, takiej zależności, ja nazywam kapralską taką, że tego, że ktoś jest pomiędzy jeszcze, taki ulubiony nauczyciel albo pośrednik, ten, który wie, że coś można zrobić, można na niego liczyć, od takiej struktury, gdzie jakby wchodzimy raczej, że dyrektor inicjuje pewne relacje, które też między, jakby nie nad wszystkim, że tak powiem, nie tworzy, nie jest tylko kanałem dystrybucji, tak, tym administracyjnym, ale też tworzy taką sytuację. No i tak, no tak, tak, słuchaj, drodzy Państwo, bo to jest tak, my trochę przekroczyliśmy ten czas do przerwy, także zróbmy sobie tą 5 minut dłużej przerwę, natomiast myślę sobie i po przerwie jakby zastanowimy się, czy pogłębiamy to dalej, czy idziemy w stronę właśnie myślenia, znaczy tak, właśnie tego, no dobrze, zróbmy przerwę i bardzo Was zapraszamy na przerwę, dziękujemy bardzo i za pół godziny się widzimy, czyli 30 minut.